Proszę Państwa, kiedy Joasia poprosiła mnie o to, żebyśmy mogli dzisiaj tutaj porozmawiać, to pomyślałam, że zawsze najlepiej jest rozmawiać o tym, co sami przeżywamy i co nas najbardziej wzrusza, porusza i dotyka. Dlatego każdego z dzisiejszych moich rozmówców poprosiłam o to, by sobie przypomniał, czy w jego doświadczeniach, w jego pracy zawodowej był taki moment, kiedy uświadomił sobie, że jak szkodliwe, jak destrukcyjne są stereotypy. Bo ta rozmowa, jej tytuł brzmi: jak nas widzą Romowie w mediach i w popkulturze? I tak naprawdę to jest rozmowa o stereotypach, które bywają bardzo destrukcyjne, bardzo raniące, a w przypadku mniejszości, wszelakich mniejszości, są zwykle też eliminujące albo utrudniające życie w społeczeństwie. A polscy Romowie, w ogóle Romowie w Europie, to największa mniejszość i według wszystkich raportów agend unijnych także mniejszość najbardziej prześladowana. Więc proszę Państwa, pytam o to doświadczenie, czy o to wydarzenie, które Państwu uświadomiło, że te stereotypy rzeczywiście w przypadku Romów są bardzo raniące, bardzo szkodliwe i sprawiające, że nie mogą odnaleźć się tak, jakby mogli w społeczeństwie polskim. Pani prezydent, może od Pani zacznę. Dziękuję. Tak, rozmawiałyśmy o tym przed, przygotowując się do tego dzisiejszego panelu. I rzeczywiście w moim doświadczeniu ten najważniejszy moment, kiedy myślę o dyskryminacji wobec Romów, to jest oczywiście doświadczenie wojenne, ale przypomniałam sobie o jeszcze jednej rzeczy i też ponieważ prośba była o pewne osobiste doświadczenie, to też Państwu o tym powiem. Ja mam w rodzinie, część mojej rodziny to są Romowie. Tak się złożyło, że po prostu jedna z moich kuzynek wyszła za Roma, więc jesteśmy w pewnym sensie rodziną. I przypomniałam sobie dopiero teraz takie wydarzenie sprzed naprawdę kilku lat. Mieszkałam na warszawskim Mokotowie od lat. Wielu dzieci się urodziły tutaj w Polsce. To jest rodzina nie z Polski, ale Romowie osiadli, dobrze wykształceni, więc właściwie to jest tylko taka kulturowo gdzieś tam sytuacja, o której wiemy i spotykamy się też wspólnie, rodzinnie. I w pewnym momencie okazało się, że ten syn mojej kuzynki, kilkuletni chłopiec, został ze sklepu na warszawskim Mokotowie wiele lat temu, to było kilkanaście lat temu, wyproszony, bo ekspedienci bali się, że będzie kradł. I to jest takie doświadczenie, które teraz w trakcie, właściwie teraz przygotowywałam się do dzisiejszego spotkania, do mnie wróciło, bo ponieważ nie ma Romów wokół nas przed wojną, nie widzieliśmy społeczności romskich na co dzień, to mogło nam się wydawać, że nie ma tej dyskryminacji, że to się po prostu nie dzieje. Na ten przypadek, o którym Państwu mówię, teraz sobie o nim przypomniałam, to był dosyć tak naprawdę drastyczny. Nawet teraz sobie pomyślałam, że zareagowaliśmy za łagodnie. Natomiast świadczy o tym, że nawet w sytuacji takiej pokojowej ta dyskryminacja, czy to poczucie jakiegoś niechęci czy obawy, jeżeli chodzi o społeczności romskie, tutaj w Warszawie, w naszym środowisku było. No i mam oczywiście teraz sytuację wojenną, kiedy rzeczywiście w trakcie tych pierwszych dni, tygodni jest bardzo wielu uchodźców w Warszawie, wśród nich są rodziny romskie. To, że powiedziałam teraz rodziny romskie, to do tego też jeszcze wrócę. No i to jest sytuacja, w której jakby pojawiają się te informacje, zresztą też tutaj od Państwa, że jest dyskryminacja, że gdzieś są nieprzyjmowani, że ktoś źle ich traktuje. My o tym rozmawiamy z warszawskimi tam urzędnikami czy jednostkami, które zajmują się przyjmowaniem tych Romów, staramy się sprawdzać każdy z tych incydentów, no bo jest to poczucie nie, nie ma takiej sytuacji, nie ma dyskryminacji, wszyscy są traktowani równo. Nie zgadzamy się na to, ale też staramy się tego pilnować, choć oczywiście wciąż się pojawiają jakiś sygnał. Tu jakiegoś wolontariusza, tu ktoś powiedział, że urzędnicy powiedzieli, że mamy nie przyjmować rodzin romskich, tu ktoś powiedział, że mają czekać.
No, gdzieś tak podskórnie ta sytuacja się pojawia. No, tak zawodowo mogę powiedzieć, że no, nie złapaliśmy takiej w naszych warszawskich jakichś tam jednostkach tej sytuacji, która nie została, jeżeli była zaopiekowana. No, ale znów mamy tę sytuację, w której gdzieś tak buzuje podskórnie ta dyskryminacja i ta sytuacja takiej niechęci, niepewności, obcości. Pojawia się też, i to też jest doświadczenie, którego wcześniej zupełnie nie miałam, że my zauważamy, że ta niechęć związana z społecznością romską to jest wśród uchodźców też. To znaczy mamy sytuacje, które zauważamy, że pojawiają się sytuacje, w których to Ukraińcy mówią, nie chcemy, żeby do autobusu weszły rodziny romskie. Miało się mówić uczciwie, otwarcie, więc też mówię, że tak zaczynamy poznawać tę sytuację w tej szczególnej uchodźczym jakimś tam kryzysie, która jest gdzieś tam taką specjalną, specjalistyczną jakimś elementem, z którym też musimy się zmierzyć. Mówię tutaj my jako zarządzający tym kryzysem. Stąd te wizyty w gabinecie, to właśnie to była jedna z nich i za co bardzo dziękuję, otwarta rozmowa o tym, co dalej z tym zrobić. Ale teraz chciałabym zapytać panią Annę Albot, bo to było spojrzenie osoby, która no, ma doświadczenie osobiste, ale też jest urzędnikiem i musi podejmować różne decyzje urzędnicze. Zapytam pani jako osoby, która jest na froncie działań dotyczących pomocy od wielu lat. Jakie jest pani doświadczenie, jakie jest pani spojrzenie na stereotypy i na ich szkodliwość? I na ich trwałość przede wszystkim. To jak ma być prywatnie, to zacznę od tego, jak byłam małą dziewczynką i wieszałam sobie obrazki osób romskich na ścianach. I mówiłam wszystkim, że w poprzednim życiu byłam Romką. I wiecie, to jest, teraz to się wszyscy ze mnie śmieją, że rzeczywiście pracuję ze społecznościami romskimi w całej Europie. Ale wtedy to były oczywiście te stereotypowe obrazki, tak? Jakieś rozwiane włosy i tańce i wolność i jakoś tak się utożsamiałam wtedy z tym. Potem przez wiele lat żyłam trochę w jakimś takim dystansie do tej całej dyskryminacji. Bardzo dużo podróżowałam po świecie, najpierw sama, potem z moim mężem i z dziećmi. I jakoś zawsze kończyło się to tak, że lądowaliśmy wśród Romów. Czy to w Mołdawii, w Rumunii, w Hiszpanii. Wszędzie tak było i dla mnie to były zawsze tylko pozytywne doświadczenia. Ja się nie spotykałam z tą dyskryminacją, dlatego że ten kontakt ze społecznościami romskimi to był społeczność i ja, albo moja rodzina. I tak naprawdę dopiero jak zaczęłam pracować w organizacji, którą reprezentuję tutaj trochę, Minority Race Group International, i jeździłam w różne miejsca, między innymi do Ukrainy, odwiedzając miejsca po pogromach w 2018-2019 roku i pracowałam nad raportami na ten temat, rozumiałam trochę bardziej szerszy kontekst, ale chyba ten moment, kiedy rzeczywiście najbardziej mnie to dotknęło, to był początek tej wielowymiarowej wojny w pierwszym tygodniu, czyli w ostatnim tygodniu lutego, kiedy pojechałam na granicę, a spędziłam poprzednie miesiące na granicy polsko-białoruskiej i do dyskryminacji byłam, chyba muszę to powiedzieć, przyzwyczajona. I nagle na tej ukraińskiej granicy zobaczyłam zupełnie co innego. To znaczy wszystkich przyjmowanych z otwartymi ramionami, nagle wolontariuszy, czyli ludzi, którzy przyjeżdżają i chcą dobrze, którzy w pierwszym zdaniu, jak pytam, co tam słychać i jak sytuacja wygląda, mówili mi okropne rzeczy, których nie chcę tutaj powtarzać. O tym, że Romowie chcą dużo kanapek. Ja mówiłam, kurczę, może dlatego, że są głodni i jest ich wielu. To był ten początek, to był dopiero w tym roku. My z Joasią wtedy w marcu już o tym rozmawiałyśmy, bo to chyba do mnie wtedy dopiero dotarła skala tej dyskryminacji i tego, ile jest do zrobienia. I że to, że ja miałam tą okazję na przykład pracować z ukraińskimi Romami jeszcze w Ukrainie,
że ja mam ten przywilej rozumienia tematu szerzej i że teraz moją rolą jest tłumaczenie i opowiadanie tego, bo Polacy mało wiedzą o Romach, a jeszcze mniej wiedzą o ukraińskich Romach. I dopóki nie będą wiedzieli więcej, no to będzie tak, jak jest. Piotr, to teraz się do ciebie zwrócę. Co w tobie uruchomiło tę wrażliwość i sposób widzenia i dostrzegania tego, co być może innych może ranić? To w ogóle się głupio mi strasznie, bo ja cały czas pracowałem nad tym w głowie, co ja mam powiedzieć, bo to jest 30 parę lat i musiałem wydobyć ze swojej pamięci jakieś takie emblematyczne rzeczy, które pasują do naszego tematu. I pierwsza to jest taka. Będę bardzo konkretny i to będą bardzo konkretne historie. W 1992-1993 roku na ulicach Warszawy większość z was, którzy już wtedy byli dorośli albo byliście dziećmi, pamiętacie, przyjechali do nas Romowie z Rumunii. Głównie oni zajmowali się żebractwem na ulicach. To był taki sposób zarobienia pieniędzy po to, żeby wybudować sobie dom w Rumunii albo żeby polepszyć swój los. Wybudowali wtedy osiedle. To osiedle było pod mostem Grota Roweckiego. To było takie osiedle, to były takie ziemianki z taką konstrukcją drewnianą przykryte tym, co znaleźli na śmietnikach. Głównie to były dywany lub jakieś inne linoleum z rozebranych budynków. Ja po prostu do nich poszedłem. Miałem wielką obawę w ogóle wchodząc tam, bo nie znałem romskiego, w ogóle o Romach nie za wiele wiedziałem. Ale po prostu strasznie mnie to zaciekawiło, bo zauważyłem, że nikt z mediów, nikt z moich kolegów ani moich koleżanek nie zainteresował się tym, żeby zajrzeć głębiej i zobaczyć, kto to jest. Kto do nas przyjechał, kto są ci ludzie, których spotykamy na ulicy. Nikogo to nie interesowało. Natomiast bardzo prosto zaczęły krążyć różne dziwne opowieści, oczywiście o złodziejach, o tych, którzy nam przeszkadzają, którzy śmierdzą, którzy niszczą wizerunek naszego miasta i tak dalej, i tak dalej. Poszedłem tam do tej romskiej osady pod mostem Grota Roweckiego i spędziłem z Romami tam, oczywiście z przerwami nie mieszkałem, ale byłem, przychodziłem przez parę miesięcy, dokładnie do kwietnia roku następnego. Ta moja historia została przerwana bardzo brutalnie. Jednej nocy, jednego dnia. Po prostu w kwietniu, nie pamiętam dokładnie, którego to było, ale to była wiosna. Po prostu pojechałem o godzinie, dostałem sygnał, że Straż Miejska i Policja są już pod mostem Grota Roweckiego i pakują Romów do autokarów i palą tą zbudowaną przez Romów osadę. Wcześniej pojawiały się w mediach informacje i plotki, i informacje powielane przez media, które były drukowane, między innymi w Życiu Warszawy. To pamiętam, że Romowie tam chowają swoich zmarłych, że grozi nam epidemia. Wszystko to, co już znamy, bo to jest pewien rodzaj języka o epidemii, o tych, o zarazkach, o różnych innych rzeczach, które my, światli Europejczycy, biali mieszkańcy naszego kontynentu, możemy dostać od tych, którzy są gorsi. I wtedy to, dokładnie pamiętam, był taki background tej sytuacji, która pozwoliła po prostu tych Romów stamtąd wyjść. Po tym fakcie też nie zauważyłem, żeby media w jakiś szczególny sposób skomentowały to, oburzając się na to, co się wydarzyło. To jest jeden kawałek historii, to był początek tego, jak zacząłem się Romami zajmować. I właściwie to był taki zapalny punkt, który tak naprawdę poprowadził mnie dalej i do tego, żebym tą
przygodę poznawania i bycia z Romami się nią zajmował i z nimi był. W jakimś czasie, to było 10 lat później, już wiele wiedziałem, w wielu miejscach byłem, jeździliśmy do współpracy. Po tym moim pobycie pod mostem Grota zaprosił Litkę Ostrowską, zaczęliśmy ten temat robić razem. Ale ja zacząłem być szefem działu fotograficznego gazety, siedziałem głównie w gazecie i obserwowałem w ogóle, jak moi koledzy dziennikarze do tego tematu podchodzą. Jak z wielką łatwością potrafili dać tytuł w gazecie na czołówce Romski gang. Jakie to było bezproblemowe. Jak oni nie rozumieli tego, że romski gang, a może po prostu gang, a dlaczego romski? Dlaczego od razu romski? I taki piętnujący, określający, naznaczający w bardzo negatywny sposób. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Było to poza w ogóle taką sferą myślenia. Szczerze powiem, tak, była jedna osoba, która w redakcji to dobrze rozumiała. Był to Adam Michnik. Właściwie nikt, cała większość redakcji nie za bardzo. W nim mogliśmy znaleźć z Litką zresztą sprzymierzeńca w wielu naszych wyprawach i historiach romskich. Jeszcze chciałem powiedzieć trzecią rzecz, która jest z zeszłego roku. Byłem na granicy w Medyce od 25 lutego i siedziałem tam bez przerwy przez 2 tygodnie i zobaczyłem to samo. Właściwie niczym to się nie różniło. Zobaczyłem aktywistów, którzy pomagają uchodźcom. I słyszałem na dworcu kolejowym Przemyślu, jak aktywiści rozmawiają między sobą i mówią: ty, zobacz na tych. Oni nawet jeść rękoma, widelce nie potrafią. Oni rękoma jedzą. Śmierdzą. Nie będziemy ich tam nigdzie brać. Usłyszałem to samo. Tak naprawdę przez całe 30 lat słyszę to samo. Mam wrażenie, że przed nami jakaś wielka lekcja i wielka lekcja dla tych, którzy uważają się za wyedukowanych, za dziennikarzy, którzy uważają się i są dziennikarzami, ale też dla włodarzy miast i tak dalej, że powinniśmy mieć większą uwagę na to wszystko i mieć coś wiedzieć na temat społeczności, którą się chcemy zajmować, lub którzy w ogóle nas odwiedzają, których spotykamy. Bo bardzo łatwo jest zranić i wręcz zabić, więc po prostu to jest moje doświadczenie. Dziękuję. Dziękuję również. I teraz chciałam prosić Joannę Koskrauzę. Od wielu lat rozmawiamy o różnych wykluczeniach i o tym, jak straszne mogą być skutki, o tym, jak ludzie ludziom potrafią zgotować straszny los, naznaczając ich i piętnując różnymi łatkami. I ja już chciałam Ciebie zapytać, jak ten proces uświadamiania sobie właśnie takiego łatkowania, takiego metkowania w przypadku społeczności romskiej się odbywał? Zastanawiam się właśnie, tak próbuję coś wymyśleć, ale to, to jest wyjątkowa sytuacja, wyjątkowo trudna w Polsce. Ja pamiętam, że jak zaczynaliśmy myśleć o filmie o papuszy, to zajęło lat 15, każdy przychodził i mówił, a kto obejrzy? Dla kogo to będzie film? A po co? A po co czarno-biały? A po co po romsku? W ogóle tego nikt nie rozumiał. Jedyna mądra osoba, która przyszła na koniec, to był wybitny reżyser Bellatar, który zapytał się nas, a czemu zrobiliście taki krótki ten film? Bo wszyscy dystrybutorzy mówili, za długie, skróćcie, producenci, a Bellatar mówi, jesteście nienormalni. Przecież takiego filmu
On nie powstanie już w tej części Europy bardzo długo. To się okazało profetyczne z jego strony. On już wtedy musiał wyemigrować z Węgier, bo widział, co się dzieje z Romami na Węgrzech, w Słowacji, w Czechach. I mówi, czy wyście zwariowali? Mieliście taki materiał, trzeba było robić tak, jak ja zrobiłem konia turyńskiego, 7 godzin robić, był materiał. I to jest, no tak, i on jest nadal. I to wstyd, bo to nam zabrakło odwagi, trzeba było się postawić. Zwłaszcza, że był zrekonstruowany język przedwojenny, polski rok. Zabrakło nam odwagi, to wszystko było albur. Nikt nie chciał. Poszliśmy do prezydenta, prosząc o patronat. Jak patrzymy, co patronatem, jakie produkcje obejmowano w tym kraju się obejmuje. Nikt nie chciał. Błagaliśmy, mówiliśmy, to jest ten moment, w którym ci, którzy zrekonstruowali ten świat, ten epicki, na miarę środków, które były i talentów wszystkich twórców, to jest ten moment, w którym ci Romowie powinni przejść po czerwonych dywanach. Trzeba oddać tej społeczności, która jest integralną częścią tej niezwykłej kobiecie, papuszy Ficowskiemu. Nikt nawet nie odpisał na pismo. Ja bardzo doceniam, no ale tam co mogę czasami, to jeszcze tam byłego pana prezydenta uszczypnę w tej sprawie. No. To było bardzo nie w porządku. No nikt tego nie chciał, nie umiemy rozmawiać, nie... Tylko to jest pytanie, które mnie jakoś boleśnie uświadomiła ta wojna w Ukrainie, że tak naprawdę ja nie wiem, co zrobić, bo jak Jasia do mnie zadzwoniła, że nie wie, co robić, no i tak się zostałyśmy. To ja zadzwoniłam do Zośki Gebert, mówi coś, no robimy. I to już potem jakoś szło, no ale to... no wiecie Państwo, bo to jest trochę śmieszne, ale trochę i straszne, bo że my obiecujemy w jakiejś organizacji, że załatwimy paszporty dla kota do Kanady, i dla psa do Hiszpanii, a wy w zamian weźcie romskie dzieci na tydzień, tak? Bo to są takie deale. Ja się nie czuję do tego ani przygotowana psychicznie, ani no, w ogóle emocjonalnie, ani no, co to w ogóle jest za sytuacja? Nikt nie chce wziąć. Dzwoni pani z wielkiego koncernu, znanego tutaj wielu. Mówi, mamy wspaniały hostel w Krakowie. Ja mówię, to ja wam daję, bierzcie. I ona dzwoni po tygodniu, mówi, ale zabiera ich, to są Romowie. Ja mówię, no chyba, mówię, pocałuj mnie w pompkę. Jesteś wybitną dziennikarką, sobie radźcie. Mówię, ale my nie wiemy, co mamy robić. Ja mówię, to sobie zróbcie szkolenie antydyskryminacyjne, jak nie wiecie, jak rozmawiać. I rzuciłam słuchawką. To mówi wybitna dziennikarka wielkiego koncernu, która wiem, że ma serce i chce pomóc. Bo zabierzcie, bo to są Romowie, o czym my rozmawiamy. Czy to są duże rodziny? To trzeba było jeździć na granicę, trzeba było jeździć do Podkowy Leśnej. Zobaczylibyście afgańskie rodziny. Trzeba było jeździć, interesować się Romami. I przepraszam, to jest straszne, co w tej chwili powiem, ale widzieli to naziści, że romskich rodzin się nie rozdziela. To było, że tak powiem, w materiałach operacyjnych. Nawet w Zigeunerlager w Auschwitz nikt nie poważył się rozdzielać rodzin. A jak tym zarządzają samotni w korporacjach, tłumaczą nam, jak potem rozdysponować, bo ktoś sobie mieszka z kotem, no to jak on ma taki pomysł na zarządzanie sytuacją kryzysową, no to nie poradzimy. Ale to generalnie no wszystko było dramatyczne. I ja bym powiedziała, że jeśli... Mnie to zawstydza i nadal budzi mój wielki gniew, bo myśmy nie odrobili jakiejś lekcji. I nam się może wydawać, że żeśmy coś zrobili, ale nawet po tym okresie transformacji i nie zrobiliśmy. I ja pamiętam, jak byliśmy u pani prezydent też i mówiliśmy, przecież my sobie musimy zdać sprawę z jednej rzeczy, że nawet w tej chwili w tkance, w strukturze społecznej tego miasta nam się zmienił krajobraz, bo są po prostu, z powrotem są Romowie i trzeba przestać traktować to jako problem, tylko tworzyć warunki. Tak jak są Żydzi ortodoksyjni w ilości, w której
nie mieliśmy od 1939. I ci ludzie będą się pojawiać, no może część wyjdzie, my musimy nauczyć się z tym żyć, rozmawiać. Jedynym wyjściem jest edukacja i rozmowa, ale to są nieodrobione lekcje. A potem to wszystko wygląda dramatycznie, bo nawet nie mamy narzędzi podstawowych, to znaczy mamy pewne emocje, które nie są odpowiedzialnością. Bo co to znaczy wziąć człowieka do domu i po tygodniu oddać? Tak? No to za to, żeśmy zdejmowali polityków, bo pani oddała psa z powrotem do palucha. No tak, nie ma. Bierzesz człowieka, bo to jest odpowiedzialność. I nie wiem, ja jestem tym przygnębiona, mam w sobie dużo gniewu, ale też bardzo dużo optymizmu, bo ja społeczności romskiej bardzo dużo w życiu zawdzięczam, ale przede wszystkim takiego właśnie poczucia solidarności i jakiejś wielkiej takiej radości i zdolności odradzania się życia, tej wspólnotowości, której mi w ogóle w życiu codziennym, w relacjach, w moim środowisku takim filmowym, gdzie okazaliśmy się dziadami, pokazaliśmy się dziadami mentalnymi, myśmy zrobili rzecz najgorszą z możliwych, bo gdzie są te filmy dokumentalne, gdzie są filmy, myśmy pozwolili, żeby w kryzysie uchodźczym odciąć rzecz najważniejszą w dzisiejszej kulturze, czyli nie przynieść obrazów, w kulturze obrazka, myśmy pozwolili, żeby nam ktoś powiedział, że nie wolno pojechać robić zdjęć, wywiadów i tak dalej. No to dziękuję bardzo. No, gdzie, nie wiem, jak pracowali reporterzy wojenni, dziennikarze, fotograficy. Myśmy kompletnie dali ciało. Ja mówiłam o tym wielokrotnie i publicznie, to zamknijmy te szkoły filmowe. Gdzie są ci? Przecież, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy powinni się buntować, muszą się buntować, muszą wiedzieć z czegoś innego, bo my ich lepimy na pokolenia. No. A wszystko jest robione ręcznie, mądrze, głupio, czasami w histerii. Ja pamiętam, jak na Zośkę krzyczałam, jak to ci zginęła grupa. Ja pamiętam, w jakimś szale powiedziałam Zosi Gedek, mówię, Sendlerowa miała porządek w tym słoiku z notatkami. A Zośka mówi, ja nie wiem, gdzie ja to mam. No i gdzieś się znajdowali ci ludzie. No. I część się znajduje, część pojedzie dalej. No to są... Nie, ale no tak to wyglądało. Takie mam wspomnienia. To teraz do Joanny Tanewicz, gospodyni tego spotkania, dlatego zostawiłam Cię na koniec tej rundy pytań. Czy w tym, co usłyszałaś, słyszysz echo także tych głosów, które masz w sobie i czy często zdarza Ci się zderzać ze stereotypem? No tak. Niestety tak. Na tyle często, że mam takie poczucie, że on już jest do pewnego stopnia zneutralizowany dla mnie. Że, no, Aniu, powtórzę po tobie, że to jest coś, do czego może brzydko zazawsze i proszę mi wybaczyć, do czego można się przyzwyczaić. Bo rozdrabywanie każdego stereotypu, uprzedzenia, konsekwencji tego po prostu zabierałoby siłę i energię. Więc po prostu trzeba to zamrozić, zneutralizować. Ja chyba sobie nie zdawałam przez całe swoje życie sprawy, jak bardzo wpłynęło na mnie dorastanie w społeczności, która albo się śmieje, albo poniża, albo gardzi tą, z której ja także się wywodzę. Myślę, że nie miałam i nie mam świadomości tego, jak to wpłynęło na moje decyzje, wybory w życiu, jak to wpłynęło na mnie. Może i dobrze. Chociaż odmrażanie też jest bolesne. I mam takie poczucie, że to odmrażanie to jest pewien proces, który się rozpoczął i który też wiąże się z tym, co dzieje się obecnie. Bo ja muszę powiedzieć tak, ja przede wszystkim byłam jedynym innym dzieckiem w moim mieście rodzinnym, w Oświęcimiu, które poszło do szkoły podstawowej, 6 lat po pogromie. Potem jak moja cała rodzina i cała lokalna społeczność romska została pozbawiona obywatelstwa i wyrzucona z kraju, łącznie z moim ojcem. Spotkaliśmy się po 10 latach, po 89, no i jakby nie było tematu. Więc mam też takie poczucie, że my to wszyscy zagrażamy. O tym się po prostu nie rozmawia.
nie jesteśmy ofiarami. Ja pamiętam, że jak byłam młodsza, to nawet miałam z tego pewnego rodzaju fan. Jak przychodziłam do dużego sklepu, myślałam się tak jak dzisiaj. No i było miło, przyjemnie i tak dalej. A czasem przychodziłam z moją ciocią Kruszyną. Wtedy ja wyglądam inaczej, ona też wygląda inaczej. I zawsze za nami chodził ochroniarz. Za każdym razem. W Kauflandzie. W Oświęcimskim. Nawet się trochę z tego nabijało. Ale to wszystko ma swoje konsekwencje. Dużo konsekwencji nieuświadomionych, ale może je już pozostawię. Były takie trzy momenty, kiedy dostałam kubę zimnej wiadro. No tak. To były trzy takie momenty i bardzo dobrze je pamiętam. Jeden był na uniwersytecie. Jagielloński. Myślałam sobie, że to nie mam mowy. Znaczy ja też tak sobie jakoś pomyślałam, że to... no przecież ja jestem tak jak wszyscy, więc chcę się na mnie czepiać. O Jezu, to było mocne, naprawdę. Do tego stopnia, że ja w ogóle stamtąd uciekłam. W pewnym czasie najpierw do Ameryki, a potem na inny uniwersytet, do innego miasta i tak dalej. Jakoś tak to się wydarzyło. Była grupa studentów, która miała ogromny kłopot z tym, że ich wykładowczynią jest osoba pochodzenia romskiego. Nawet jest taka sama jak oni. I w ogóle uczy antropologii o rzeczach niezwiązanych z Romami. Nie wytrzymało do tego stopnia. Powstała grupa na Facebooku, gdzie były po prostu zbiory rasistowskich treści na mój temat. Bardzo to było przygnębiające, kiedy dostałam anonim od studentów, którzy także powiadomili o tym fakcie naszą panią dyrektor i później dziekana. Trudno mi to było czytać, ale trudno mi też było poradzić sobie z taką sytuacją, że każdego dnia we wtorek musiałam się spotykać z tymi osobami przez resztę roku akademickiego, a czasem słyszałam moich znajomych, którzy pracowali w tym samym instytucie, że przecież nie wiem, co są Romowie, ale przecież ja jestem inny. Każdego dnia, tygodnia, gdy miałam te zajęcia, bolała mnie głowa. Po trzech miesiącach się zorientowałam. Każdego dnia o tej samej godzinie, w tym samym miejscu. To było dla mnie mocne przeżycie, jeszcze tym bardziej, że to miało swoje konsekwencje, bo jednak brak reakcji stał się przyzwoleniem, więc granica została dalej przesunięta. I słowa nienawiści zostały mi wykrzyczone w twarz. Na sali wykładowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie na sali siedziało 50 osób. I nikt nie zareagował. Nikt. Wszyscy zareagowali później, wysyłając maile, przeprosiny i to, jaki jest przykład. Ja też wtedy zrozumiałam, nie myślałam wtedy o sobie, bo pierwsze myślałam, żeby to się już wszystko skończyło, żeby nie było z tego żadnej afery, bo ja mam syna, bo ja mam rodzinę, ja w ogóle nie chcę tego jakoś rozdrapywać, w ogóle to zostawmy. Ale też zrozumiałam, co może zrobić grupka charyzmatycznych ludzi, jak mogą też pociągnąć ze sobą całą grupę, która się boi i ze strachu, donosząc anonimowo, zakłada adres mailowy admin godności. Bo się na to nie zgadzają, ale nie mają odwagi, boją się. To była jedna taka sytuacja, bardzo mocna dla mnie i taka szokująca, bo okazało się, że byłam naiwna. Druga sytuacja wiązała się również z moimi studentami i studentkami na Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy założyli działającą organizację pozarządową, świetną inicjatywę, którą Państwu polecam, Lokalni Bohaterowie. Byłam pierwszą gościnią tego spotkania. I Ludmiła jest tutaj z nami, Szybowa jest założycielka i moja była studentka, właśnie założycielka z tego stowarzyszenia. Oni mnie zaprosili, miała być rozmowa właśnie, byliśmy w Instytucie Studiów Międzykulturowych, więc naturalnie o naszych tematach, z wątkami romskimi. I po prostu wycofał się sponsor, mówiąc wprost, że nie będzie wspierał żadnych spotkań z cyganami. Dostałam tego screena od moich studentów i studentek, no to przede wszystkim było mi bardzo przykro, że ich to spotkało przeze mnie. Spotkanie się odbyło i było bardzo dobrze, nie wspominam do dnia dzisiejszego, ale to był drugi upył zimnej wody na mojej głowie. A trzeci, no cóż, to są obecne czasy. Przygotowaliśmy się do tego, że będziemy wspierać osoby uchodźcze z Ukrainy. W życiu mi do głowy nie przyszło, że będzie trzeba wspierać osoby pochodzenia
romskiego, skoro oni też są uchodźcami, uchodźczyniami, no to niby dlaczego? Tak, to było straszne, słyszeć, że mamy wszy, że jesteśmy dumni, że się nudzimy, że kradniemy i cała masa różnych innych określeń, która nie jest obojętna po prostu, nie jest obojętna nie tylko dla Romów, ale także dla nieromów, bo jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że zastanawiamy się, co się stało z nami ludźmi. Jak daleko jeszcze będą przesuwały się te granice i co dalej nas czeka, co się wydarzy, co przed nami. To jest przerażające. Bardzo wiele mnie to nauczyło, mocno mnie to złamało, ale też bardzo to wzmocniło. Chyba nigdy w życiu nie miałam tyle energii do pracy i do działania i do przeciwstawienia się temu, co właśnie dzieje się teraz. Więc wydaje mi się, że to jest suma i zbiór różnych doświadczeń moich, a także moich koleżanek i kolegów, którzy wspólnie z nami działają na różnych frontach i obszarach. Proszę Państwa, to jest też taki moment, w którym macie możliwość zadawania pytania, więc czy będziecie chcieli skorzystać z tej okazji? Będę. Czy przechodzimy już do pytań? Myślę, że oddam, a jeżeli nam zostanie czasu, to ja oczywiście jeszcze mam listę pytań do Państwa, ale na razie oddam Państwu głos. Czy ktoś nam pomoże? No, bo ja już mam. Tak, to już jest. Kawiora Matrzaska, Fundacja Soka. Bardzo Ci, Asiu, dziękuję za te ostatnie słowa, bo ja słuchając tego panelu, z jednej strony powiem, co we mnie jest w tej chwili. Bo jestem na spotkaniu z bardzo wieloma, pewnie nie wiem, czy to nie jest największa grupa Romów, z jaką, wśród której byłam. I mam takie poczucie, że jestem z ludźmi o bogatej kulturze, których mało znam. Również mam poczucie, że jestem z ludźmi ze społecznością, która jest uciemiężona przez całą historię. Ale jak widzę dyskusję panelową, jak nas widzą, to ja też żyję w tej Polsce i rozumiem, że są takie stereotypy i rozumiem, że są takie sytuacje. Ale ja nie chcę słyszeć tylko o tym, jak bardzo jest strasznie źle. Bo jak słyszę, jak widzę, jak nas widzą, no to tu jasne, ciasne. Przecież to nie jest tak, że tylko tak widzą tą społeczność. Ja jak byłam mała, wyprowadziliśmy się z Polski i mieszkałam w Austrii. I byliśmy w obozie dla uchodźców i tam była taka sytuacja, że dzieci austriackie nas biły, no bo byliśmy z Europy, tam z komuny. Ale to też jest tak, że oprócz od tej pory poznałam wielu innych Austriaków, którzy nas nie bili. Więc ja bym chciała też usłyszeć, jak jeszcze was widzą. Bo przecież ta papusza miała jakiś odbiór. I dziękuję za to takie uczulenie mnie na to, jak dużo pracy mamy jako ludzie wszyscy. Ale też chciałabym usłyszeć, jak jeszcze jest. A w Polsce to ja pani powiem, jak jest. Jest bardzo źle. Dlatego, że Romów się widzi na rozpiętych dwóch tragicznych stereotypach. Jeden to jest romantyczny wizerunek Romów wędrujących, grających na gitarach, wolność, wspaniale, możemy sobie to powiedzieć. A drugi są postrzegani jako problem społeczny. I to, co robi Asia, to, co robi Fundacja Ludzi, to jest rzecz niezwykła. Ale ja rozumiem, my tu troszkę w tej chwili, bo oczywiście no, my jesteśmy przyjaciółmi, pracujemy, współpracujemy, ale też jesteśmy tutaj trochę od tego, żeby każdy z nas co może robi. No, jeden pomaga na poziomie systemowym, ktoś robi zdjęcia, ktoś pisze artykuł, ktoś robi filmy, ktoś zajmuje się edukacją, ale też jesteśmy tutaj po to, żeby sobie powiedzieć, jak ostatnie miesiące zwłaszcza dramatycznie pokazały, ile jest do zrobienia. I jest to absolutnie ta mniejszość, która jest wykluczona. Wie pani, ja
Mieszkałam też w Ruandzie, spędziłam 3 lata na ekshumacjach. Ja chcę powiedzieć, że dla mnie to, co się wydarzyło w kontekście Romów i przy w trakcie pomocy uchodźcom z Ukrainy, to był jakiś to piekło na ziemi, naprawdę. To, co spotkało Romów w Polsce, nie ma mojej zgody na to. I myślę, że wielu ludzi sobie trzeba powiedzieć, bo to oznacza, że coś tu nie działa. I dlatego pan nie usłyszy ode mnie jakichś wspaniałych i bardzo optymistycznych rzeczy, dopóki to nie będzie się wiązało z rzeczywistą edukacją, z funduszami, z rzeczywistą pomocą, z tym, że tym ludziom trzeba zapewnić dostęp do edukacji, do część musi być w większych rodzinach, część jest w stanie podjąć samodzielną pracę, żyć w mniejszych socjalnych grupach. No, nie możemy afirmować czegoś, nie będziemy siedzieć, zawijać tego w pazłotko i robić z tego cukierków. Tak nie ma. Są niewykonane obowiązki. I wobec tej społeczności ja byłam w szoku. My w tej chwili z mężem, zresztą dzięki Joasi, współpracujemy przy takim projekcie, bo powstaje projekt unikalny, pierwsza encyklopedia zagłady Sinti i Romów przy Uniwersytecie w Heidelbergu, prawda, na to są pieniądze z Bundestagu. Ja byłam w szoku w momencie, kiedy ja się dowiaduję, że w Norymberdze, w czasie procesów norymberskich nie zeznawał ani jeden Rom. Nie uznano nigdy zagłady Romów, gdzie procentowo zginęło ich najwięcej ze wszystkich mniejszości. Czy ktoś o tym wie w przestrzeni społecznej? Jakie to są konsekwencje? Przecież my po rodzicach dziedziczymy nie tylko gęstość włosów, kości, kolor oczu, dziedziczymy niezałatwione sprawy. I to jest niezałatwione i na poziomie europejskiej zagłady, i w Polsce. I to są rzeczy, które no dzisiaj, że tak powiem, wypłaca nam rzeczywistość, bo trzeba się tym zająć. A ja jeśli mogę, pozwolę sobie jeszcze uzupełnić dosłownie słowo, albo dwa. Bo ja chciałam powiedzieć, że tak, oczywiście, my jesteśmy bardzo różnorodną społecznością, bardzo. Są wśród nas biedni, bogaci, mniej, lepiej wykształceni, konserwatywni, mniej konserwatywni, naprawdę. Jesteśmy bardzo różnorodną społecznością, złożoną pewnie z kilkuset grup w Europie, posługującą się kilkudziesięcioma dialektami, do tego stopnia ta różnorodność jest daleko posunięta, że czasami nie jesteśmy w stanie się porozumieć, używając własnego języka właśnie przez połowę języków narodowych. Jest cała masa różnych ciekawych rzeczy, instytucji, organizacji, ludzi. Mamy wspaniałą Małgorzatę Birgetas, która reprezentowała Polskę podczas tegorocznego Biennale w Wenecji. Mamy naprawdę niezwykłego artystę Krzysztofa Gila, który swoje prace pokazuje w galeriach na całym świecie. Mamy Europejski Instytut Kultury i Sztuki Romów w Berlinie. Mamy całą masę fantastycznych inicjatyw, mamy organizacje, mamy naprawdę wiele do pokazania, zaoferowania i do powiedzenia. Ale nie mamy własnego kraju, nie mamy własnej siły politycznej, siły ekonomicznej i gospodarczej. To nie znaczy te kawałek ziemi, bo moim krajem jest Polska. To jest moja ojczyzna, jestem Polką. Ale to oznacza, że my zawsze jesteśmy na słabszej pozycji. Dlatego my musimy dzisiaj jednak zdać sobie sprawę, że mówimy o tym, jak nas widzą, a właśnie tak nas widzą. My po prostu nie możemy się przebić z tym, co dobre. Więc ja jestem przekonana, że większość z Państwa miałaby pewnie jakiś elementarny powód, żeby opowiedzieć jakąś historię romską niezwiązaną z jakimś romantycznym wspomnieniem i tak dalej. Nie ma w tym nic złego, broń Boże. Tylko dzisiaj nasza społeczność też idzie z duchem czasu, zmienia się. My też chcemy wzmacniać tożsamościowo dzieci, dlatego żeby się nie wstydziły i nie bały mówić, kim są. Ale my przebijamy naprawdę mur i czasami zderzamy się ze ścianą totalnej obojętności, niewidzialności. To jest pojęcie, które ukułyśmy gdzieś nawet razem w rozmowach. Co zrobić, żeby nas widzieli inaczej? Co zrobić, żebyśmy mogli wpływać na wizerunek, który kształtowany jest przez media większościowe, a my wszędzie jesteśmy mniejszością? To jest pytanie, które wiesz, ja sobie zadaję po prostu odkąd świadomie myślę. Co mamy zrobić, bo ja wiem, będąc w tej społeczności, że jest inaczej niż oni mówią. Ale nasze dzieci oglądają te programy, te telewizje, te seriale, internet, idą do tej szkoły. One się dowiadują, jak nas widzą. One nie mają tego w sobie. To nie jest coś, czym po prostu, wiesz, wychodzisz na zewnątrz. To jest coś, o czym się bardzo często dowiadujesz. I czasami lepiej naprawdę się odsunąć. Ja w tym sensie mówię, że ja naprawdę nie dziwię się niektórym
młodym Romom i Romkom, których także spotykam na swojej drodze, którzy mówią, że nie chcą mówić o swojej romskiej tożsamości, bo cały smród za nimi, ze przeproszeniem, się ciągnie i ja nie wiem, jak to zrobić, szczerze powiedziawszy. Dlatego budujemy koalicję. Mamy osoby, które nas wspierają, które nam pomagają, żeby wyjść z tym, co mamy. A mamy wiele. Ja tak. To nie do końca jest odpowiedź na to pytanie, ale tylko powiem tak. Po pierwsze przepraszam Janno i wszystkich Romów, których spotyka dyskryminacja w imieniu swoim, mogę także jako organu, ale pomyślmy sobie też o tym, to mnie to pani pytanie do tego zainspirowało, że ta sytuacja, w jakiej dzisiaj jesteśmy, a jesteśmy tutaj osobami romskimi albo sojusznikami, sojuszniczkami, też powinna nam dać do myślenia takiego działania. Bo ja też się zgadzam, że nie wszyscy zachowali się dyskryminacyjnie przyjmując Romów w Polsce. To znaczy też nie chcę usprawiedliwiać, ale to było bardzo trudne także dla wolontariuszy. Wiecie, że to byli ludzie zupełnie nieprzygotowani, a nawet specjaliści byli nieprzygotowani do tego, co nas spotkało. I było bardzo wiele osób, które zachowywały się dobrze na każdym etapie przyjmowania uchodźców w Polsce. I można też uznać, że to jest pewna sposobność do tego, żeby właśnie ciągnąć to, co się dobrego wydarzyło. Że to są straszne rzeczy, o których mówicie i wasze doświadczenia osób romskich, które spotykała dyskryminacja, także przed wojną, jak sama o tym opowiadasz, ale też, żeby rzeczywiście nie skupiać się tylko na opowieści o tym, co jest złego, tylko też jakby próbować wykorzystać to, że ta grupa sojuszników teraz jest może większa, może bardziej aktywna, że fundacja działa świetnie i ma też taką misję uczenia nas wszystkich, jak powinniśmy dalej się zachowywać. I urzędników, i nauczycieli, i asystentów, i pracowników socjalnych. I to jest jakaś okoliczność, której musimy skorzystać. Znaczy, tak, wydaje mi się, że to jest taki moment, że powinniśmy skorzystać i jakby więcej na ten temat mówić, więcej pracować po to, żeby sprawiać, żeby Romowie byli widzialni, a nie tylko niewidzialni. No i też po to, żeby jakby mówić o dyskryminacji, jaka spotyka osoby uchodźcze w Polsce, Romów i nie tylko Romów, ale też budować coś w naszym społeczeństwie, co w mojej ocenie ma jakieś dobre fundamenty po tym kryzysie uchodźczym. Bo my trochę sami siebie źle ocenialiśmy, mówiąc o tym, że jesteśmy, no tacy też jesteśmy, nieufni, dyskryminacyjni, nie lubimy obcych, nie pomagamy, nie ma społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe już się dawno skończyły. No wiecie, parę lat temu mieliśmy takie rozmowy i opinie na ten temat, przynajmniej w niektórych środowiskach, a teraz być może to jest fundament do tego, żeby ruszyć do przodu i zmieniać tę sytuację aktywnie, nie zostać tylko na poziomie tej diagnozy i tego narzekania. Dziękuję. Ja chciałem też jeszcze możesz dodać, ja chciałem powiedzieć, że teraz siedzimy i rozmawiamy, jesteśmy. Wcześniej robiliśmy dialog, robiliśmy wiele rzeczy. Gdybyśmy to wszystko robili i rozmawiali już 20-30 lat temu, to byśmy byli w innym miejscu. Więc musimy popatrzeć też z nadzieją, że te 10 lat twojej fundacji, Asia, to jest pierwsze 10 lat i za 10 lat już będziemy w totalnie innym miejscu. I już nie będziemy tylko tak narzekać, tylko możemy powiemy coś lepszego i coś bardziej optymistycznego. No bo po prostu inaczej to bez sensu. No po to też jesteśmy, żeby coś zmieniać i coś robić, więc uważam, że będzie dobrze. Ja też mam coś pozytywnego teraz powiedzieć. Ja to mam taką refleksję. Ja pisałam w ostatnich 15 latach teksty, reportaże o różnych grupach wykluczonych, różnych grupach etnicznych na całym świecie. I parę tygodni temu miałam okazję i zaszczyt też skłębić temat ukraińskich Romów w Polsce i w ogóle w Europie. Napisałam taki duży tekst, który miał bardzo dobry odbiór. Bardzo wiele osób dziękowało za ten tekst, bardzo wiele osób się nim dzieliło. Na poziomie polskim, na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy. Bardzo byłam dumna. Ale słuchajcie, miałam wrażenie, jakby on poszedł jakoś w próżnię, bo nikt nie zadawał żadnych pytań potem. Nikt nie komentował.
Tak jak różne moje materiały w tematach prawa człowieczych wzbudzały pozytywne albo negatywne emocje, ludzie mówili, że pisze głupoty, że to nie wiecie. Tutaj była taka jedna wielka cisza. Niby pozytywna, no bo były lajki, nie, i ludzie wysyłali dalej, ale miałam wrażenie, że Polacy zupełnie nie mają narzędzi, żeby na to zareagować, żeby zrobić ten pierwszy krok. Dlatego też zakończyłam ten tekst taką odezwą, że zapraszam do kontaktu z Joanną i z fundacją, że ten pierwszy krok to jest właśnie poznanie, bo większość Polaków nie zna, albo im się wydaje, że nie zna żadnego Roma. Jak ma być coś pozytywnego, no to widzę odrobinę szansę na to, że teraz to jest ten moment, kiedy zaczynamy rozmawiać, ale wydaje mi się, że każdy z nas powinien włożyć teraz, właśnie w tym momencie, dużo więcej energii w to. Nie po prostu przyjmować i żyć tak jak dalej żyjemy, ale walczyć o temat dużo mocniej niż kiedykolwiek. W ten sposób powinniśmy wykorzystać ten moment. Ja myślę, że ten moment jest szczególny nie tylko dlatego, że fundacja ma 10 lat dzisiaj i o tym się też spotykamy, ale jesteśmy w tym szczególnym okresie historii. Jesteśmy w okresie wojny. Przed tą wojną w Polsce żyło około 20 tysięcy Romów. Ta wojna sprawiła, że licząca może 500 000 społeczność Romów ukraińskich ruszyła przynajmniej częściowo do Polski. Być może 100 tysięcy tych Romów znalazło się, może chwilowo, może na dłużej w Polsce. I jest to rzeczywistość, z którą musimy wszyscy nauczyć się żyć. Jak najbardziej próbując nie popełniać błędów, które popełnialiśmy do tej pory. Myślę, że też każda rozmowa, każdy tekst, który piszemy, moja rozmowa z Joasią miała wspaniałe wyczytanie. Znaczy, to jest okropnie brzmi, ale naprawdę była jednym z najlepiej czytających się tekstów w Newsweeku. Więc naprawdę tę pracę, to jest oczywiście mrówcza praca, ale trzeba ją wykonywać. Czy są jeszcze pytania od Państwa? Czy ktoś chciałby zadać jeszcze pytanie? Jest jeszcze pytanie? Rozmowę, której wysłuchałam z ciekawością i z różnymi emocjami, bo na początku też to było dla mnie trudne, tak myślę, pewnie nie jestem w tym odosobniona, bo trochę to zmusza nas do tego, żebyśmy sami sobie spojrzeli w lustro. Ale też nawiązując do tytułu tego panelu, w mediach i w popkulturze, jak nas widzą. Trochę takie mam wrażenie, jak nas widzą, tytuł panelu sugerowałby, że trochę więcej usłyszymy doświadczeń, nie takich, z którymi się zetknęliśmy, tylko takich, które dotknęły nas, kim jesteśmy my. Tobie, Asiu, dziękuję za podzielenie się tymi bardzo trudnymi wspomnieniami. Ale myślę sobie o tych mediach i popkulturze. Joanna Kostrause mówiła o zmaganiach związanych z papuszą i jak trudno było znaleźć w ogóle sojusznika, sojuszniczkę, żeby ten temat przepchnąć. Ale mam takie wrażenie, bo też się pojawia dzisiaj w tym panelu bardzo dużo tematu edukacji. I to jest nieodrobiona lekcja, bo zaprzepaściliśmy przez te ostatnie 30 lat edukację jako jakąś trampolinę, od której moglibyśmy się odbijać i stawać się coraz lepsi, ale też myślę, że jest odpowiedzialność po stronie mediów. I to mnie jakoś straszliwie boli i martwi, że to jest, że szybko uwierzyliśmy w tę opowieść o tym, jakim jesteśmy bohaterskim, wspaniałym, przyjaznym narodem i jak przyjęliśmy uchodźców. A te historie się nie przebijają. Gdzie są dziennikarze, gdzie są media, gdzie są reporterzy, gdzie jest ten mainstream, który będzie grzał ten temat cały czas? To nie jest jeden wywiad, ten, który się dobrze klika. To jest po prostu super ważna praca podstaw. Ja się pytam o tą odpowiedzialność, którą można w swoim zawodzie poczuć, ale też odpowiedzialność, którą się dzieli, czyli trzymajmy się razem w tej odpowiedzialności. Dlaczego tak mało tego jest w mediach? Dlaczego tak mało się o tym mówi i pisze?
I pewnie każdy z nas znajdzie teraz 10 różnych odpowiedzi, dlaczego tak jest, co jest przejęte, gdzie jest przestrzeń, jakie jest przyzwolenie na to, żeby mówić o różnych rzeczach, ale ja myślę, że my musimy wymagać i od siebie i wymagać, trzymać innych też w tej odpowiedzialności. Jakoś bez mediów to mi się wydaje, że skalę będzie bardzo trudno osiągnąć. I jakoś taką mam refleksję, że mnie to strasznie boli, że brakuje poważnego zajęcia się i poważnej odpowiedzialności ze strony mediów. Ale jakich mediów? Wie pan, co te media robią dzisiaj w ogóle? Może one się lepiej dalej trzymają, jak najdalej od tej kultury i tak dalej, bo jak już wzięli tę kulturę, to włożyli ją wyłącznie w disco polo romską, tak? Tam jeden Jan Kanty Pawluśkiewicz jednak uznał, że bo przecież gdzie jest tożsamość Romów, oprócz języka, Magliperu, tak? Trzeba uszanować kodeksy. Jest w kulturze, w tożsamości, to co próbowaliśmy pobliżyć, siłą Romów jest ich kultura, tak? Więc może ich tego nie tykają, ale ci dziennikarze, no przecież poziom tych artykułów, refleksji. Ja się jeszcze tutaj sobie czytałam przed przyjściem tę książkę, którą wydała Krytyka Polityczna ostatnio na temat rasizmu. I tam strząsnęła mną jedna rzecz, że pamiętacie państwo ten tragiczny moment, czyli pogrom w Mławie, 91 rok. I wtedy powstał słynny raport, taka pareczka była, wybitni socjologowie, państwo Poleszczukowie. Cóż oni tam nawypisywali? To normalnie no w XIX wieku to by się niektórzy za głowę złapali. Oni uznali, że wszystko jest tym społecznym. Nikt w ogóle udawano, że nie ma żadnego rasistowskiego tła, no bo taka była narracja, mimo że to już było po transformacji, no w zasadzie karnawał Solidarności. Rasizm to był w Ameryce, tak? Wobec, przepraszam, Murzynów, no rasizm to to gdzie indziej, ale nie u nas, no. I przecież nadal ich raport jest głównym punktem odniesienia w Wikipedii do opisu pogromu w Mławie. No, 91 rok, który mamy? No państwo dziennikarze, no może państwo coś zmienicie, no. To nie wiem, no przecież to są rzeczy, no ale są aż komiczne, po prostu się nikt tym nie zajmuje, naprawdę. Udajemy, że jesteśmy społeczeństwem jednolitym. Jest problem w tym kraju, problem koloru skóry i każdy, kto miał w domu kogoś z innym kolorem skóry, czy próbował kogoś wywieźć z granicy białoruskiej o innym kolorze skóry, oczu, kto nie umie się komunikować, czy w polskim języku, wie, że to jest problemem w tym kraju. Mamy, jest to lękowe, jest wręcz naskórkowe i organiczne. Boimy się siebie, bo w ogóle, żeby z ludźmi być, żyć, ja zresztą tego w tym upatruję siły. Trzeba lubić ludzi. Ludzi się nie wolno bać, bo jest na koniec dnia tylko człowiek i aż człowiek. No, ale to jest edukacja, to jest zżycie się w funkcjonowaniu. No. Ja wierzę w te nowe pokolenia i mam nadzieję, że oni więcej zrobią niż my w tych korporacjach poprzekształcanych, tych agorach, politykach, przepraszam, spółdzielni, już mówię jak wprost, że więcej zrobi ta młodzież, bo się już nie da żyć. Myśmy ometkowali powietrze, wodę, wszystko. Oni muszą się nauczyć żyć od nowa. I ja ostatnio rozmawiałam z młodymi ludźmi a propos konkursów tam na pewne różne stanowiska w mieście. I oni powiedzieli, jak my mamy funkcjonować? Wyście nas zostawili zdeprecjonowane, jest jakby wszystko. Jesteśmy, odebraliście wartość relacjom międzyludzkim, społecznym. My żyjemy z reszty, musimy budować to na nowo. Ale oni mają siłę i mają na to jakieś pomysły. Po prostu trzeba to oddać. Bo myśmy skonsumowali wszystko, co było. I zostawiliście nas w pewnym sensie w zdewastowanej rzeczywistości. Poczynając od ekologii, po relacje międzyludzkie i rodzinne. Poradzą sobie z tym. I myślę, że na nowo się znajdą. Oni są gotowi budować. Oni nie mają też pewnych zaszłości systemowych, obciążenia komuny, prawda, no, tysiąca różnych rzeczy. Ja myślę, że dzisiaj młody człowiek
czy ma korzenie polskie, czy żydowskie, czy romskie, oni są w stanie rozmawiać, tylko my się już może w to nie wtrącajmy. To jako przedstawiciel mediów chcę powiedzieć, że nie wezmę na klatę wszystkich win, wszystkich mediów w Polsce. Natomiast inność w ogóle w Polsce jest czymś, co jest źle kojarzone, źle sprzedawane i źle przede wszystkim politycznie wykorzystywane. To Państwo doskonale wiecie. Dotyczy to inności koloru skóry, inności wyznania, inności etnicznej, inności kochania, wszystkiego, co jest możliwe. Czy media coś z tym próbują robić? Wydaje mi się, że próbują, ale nie można nigdy wskazywać, że muszą coś zrobić media, że musi coś zrobić kultura, że musi coś zrobić polityka. To wszyscy razem, to jest naprawdę praca wszystkich razem i na kolejnych odcinkach myślę, że są wszędzie osoby, które próbują coś robić. To ja tylko zdanie, ja się nie zgadzam z Janną. Znaczy ja uważam, że zostawienie teraz młodym ludziom wszystkiego i z nadzieją, że sobie poradzą i to zrobią, jest po prostu trochę nieuczciwe, więc uważam, że jeszcze po prostu jest to nasz obowiązek i tak nie zostawiamy tego tak po prostu. Właśnie pytanie, czy rozbudzić, rozdmuchać iskrę, czy wlewać w ukształtowaną naczynie. Ja jestem za tym, żeby coś rozdmuchiwać. Oczywiście, że jest się po to, jak mądry rodzic, akuszerować i wspierać, tak? No jesteśmy odpowiedzialni, ale strasznie nabroiliśmy, no. Nie oprzyrządowaliśmy w pewnych sprawach. To może dajmy przestrzeń po prostu. I nam też dajcie przestrzeń. To my już tę przestrzeń zagospodarujemy, opowiemy historię, także o nas samych, wiele pozytywnych historii, opowiemy o tym, jak my siebie widzimy i co i z czym chcemy iść do świata, żeby troszkę pokazać też inne perspektywy. Dajcie nam przestrzeń, żeby w ogóle tę inną naszą perspektywę być może zobaczyć i poznać, bo może się okazać, że więcej nas łączy niż różni tak naprawdę. I tak naprawdę to jest, wydaje mi się, istotą budowania dzisiaj także relacji, nie zostawiania młodych, ale też oddanie im głosu i oddanie im możliwości jakby budowania też pewnej narracji, a nie robienia tego za nich, w przypadku Romów nie robienia tego za nas także. Być może wtedy rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z jakimś nowym początkiem, na który ja bardzo liczę, bo jak widzicie Państwo, siedzimy tutaj, rozmawiamy, ale wcześniej tutaj pokazywaliśmy, opowiadaliśmy o tym, co robimy. Moglibyśmy tak opowiadać do jutra. I ja też mam nadzieję, że jest więcej chętnych osób do słuchania tych historii niż tylko tutaj nasi przyjaciele i przyjaciółki Fundacji Państwo, którzy jesteście z nami. A to jest dowód na to, że te mosty da się budować i my na pewno będziemy je dalej budować, choćby nie wiem co. Ale też bardzo liczę na to, że ten most będzie dłuższy, i że będzie, że tak powiem, łamał kolejne ściany i mury. My na pewno jesteśmy do tego gotowi. Nie tylko my jako fundacja, ale bardzo wiele aktywistów, aktywistek romskich, w ogóle romskiej społeczności, organizacji, no nie mówiąc już o młodzieży. Może wsłuchujmy się bardziej w swoje głosy i róbmy to partnerstwo i razem.